Myślę, że nie jest tajemnicą ani żadną niespodzianką, że czeka ich na pewno dużo pracy fizycznej. Zaczynamy przygotowania w 8, co i tak nie jest taką wcale małą liczbą. Dołączy do nas też kilku młodych zawodników. Myślę, że ten początek to jest troszeczkę taki początek przygotowań do przygotowań, bo przede wszystkim chcielibyśmy wyrównać troszeczkę poziomy między zawodnikami. Jedni mieli troszeczkę grania w wakacje, drudzy nie. Więc to jest jakby taki cel nadrzędny. Później skupimy się już na pracy fizycznej w siłowni, plus na technice indywidualnej, na poprawie techniki indywidualnej, a od 4 tygodnia już zaczniemy bardziej pracować nad naszym stylem gry, nad naszym systemem gry. Dokładnie wiemy, czego chcemy, wiemy, co chcemy poprawić. Zawodnicy już są tego świadomi po spotkaniu, które mieliśmy. I myślę, że ta droga, którą obraliśmy, ważne jest, żebyśmy jakby szybko sobie zdali z tego sprawę, jaką drogę obraliśmy, którą drogą chcemy pójść i skupili się właśnie na tym procesie. Myślę, że na tą chwilę jest bardzo dużo energii w drużynie i jakby ten oddźwięk od drużyny jest bardzo dobry. Każdy jest głodny trenowania, głodny grania. Tym bardziej trzeba to teraz wykorzystać i przekuć na dobrą pracę. Cieszę się, że Mariusz tak mówi i że stawia sobie tą poprzeczkę wysoko. Ja powiem tak, ja koncentruję się na tym, co jest tutaj i teraz, na rzeczy, na które mam wpływ. Cieszę się, że w zawodnikach, w grupie jest taka złość sportowa, że jest chęć rewanżu po zeszłym sezonie. Myślę, że troszeczkę pechowym pewnie przez wiele urazów, które miały wpływ na to, jaki wynik udało się osiągnąć. Ale tak jak mówię, myślę, że najważniejsze jest to, co przed nami i to, jaką drogę teraz obierzemy. Trzon drużyny tak naprawdę jest bardzo podobny do tego, który był w tamtym sezonie. Są jakieś tam drobne kosmetyczne zmiany, ale wydaje mi się, że jeżeli wszyscy będą zdrowi, stać nas naprawdę na granie na wysokim poziomie. Mamy przed sobą Puchar Polski w zimie, o który na pewno chcielibyśmy powalczyć. Później są rozgrywki ligowe, play-offy. Liga będzie i tak bardzo wymagająca, bardzo niebezpieczna. Jest w tej chwili bardzo dużo drużyn, powiedzmy sobie, które bardzo mocno się wzmocniły i można się naprawdę czasem poślizgnąć jak na skórce od banana. Jestem teraz tutaj pierwszy tydzień, natomiast sztab, który zostaje tutaj w Bełchatowie, dokładnie wie, co ma robić. Tak? Maciek Michalik jest trenerem przygotowania fizycznego, z którym pracowałem wcześniej, więc dokładnie wie, na czym mi zależy, na co chciałbym, żeby położył największy nacisk i jestem spokojny o tą pracę fizyczną, którą wykona z drużyną. Z Radkiem Kolankiem bardzo długo rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań a propos tego, jaki chcemy, żeby drużyna miała styl, w czym ta drużyna ma być dobra, co ma być siłą tej drużyny i tymi największymi atutami. Po mistrzostwach, nie będzie mnie tak naprawdę tutaj 4-4,5 tygodnia, po mistrzostwach Europy planuję wrócić. Wszystko, cały jakby mój program jest uzgodniony z trenerem Heinenem, cały czas jesteśmy na łączach. Na tą chwilę wiem, że 4 tygodnie przed rozpoczęciem ligi będę z drużyną i uważam to za bardzo duży atut, za bardzo duży handicap, bo myślę, że 4 tygodnie to jest naprawdę sporo czasu, a to będzie już taki siatkarski czas, tak? Czyli po tych całych już przygotowaniach fizycznych będziemy mogli faktycznie porozmawiać sobie o siatkówce. Myślę, że to tylko i wyłącznie jest duży atut. Z racji tego, że jednak no nie mamy tak szerokiej kadry zawodników, w tej chwili mamy tak naprawdę jednego przyjmującego w klubie, na początek nie będziemy grali dużo sparingów w tych pierwszych 4 tygodniach. Niestety terminarz pierwszej ligi i terminarz plus ligi są bardzo rozbieżne w tym roku, bo są praktycznie zróżnicowane o około 1,5 miesiąca. A szkoda, bo nawet na początku można by zagrać czy z Lechią Tomaszów, czy z którąś tutaj drużyn w okolicy, czy którąś z drużyn pierwszoligowych, które są na takim zaawansowanym już etapie przygotowań. Natomiast myślę, że w tej drugiej części czekają nas dwa naprawdę fajne turnieje, czyli Giganci Siatkówki i Memoriał Arka Gołasia, ale oprócz tego na pewno zagramy jeszcze około 3-4 takich pojedynczych sparingów. Gdzie i kiedy, to się jeszcze okaże. Jesteśmy na etapie gdzieś tam dogadywania się. Tym bardziej, że z czasem będziemy mniej więcej wiedzieli już, ilu zawodników będziemy mieli dostępnych w tej drugiej fazie przygotowań między Mistrzostwami Europy a Pucharem Świata.
bo jednak ta selekcja reprezentacyjna będzie jeszcze gdzieś tam mutowała pewnie i to też pozwoli nam troszeczkę określić, ilu mamy zawodników dostępnych do gry. Dobra. Czyli trzeba życzyć powodzenia i zdrowia, tak jak zawsze, prawie. Zawsze, zawsze. Nie, za powodzenia nie dziękuję, za zdrowie jak najbardziej. Okej, okay, dziękuję.